Legendy Radomskie w Radiu Rekord zaprasza Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, organizator wystawy Dawno, dawno temu, baśnie i legendy ziemi radomskiej. Uradziła diabelska rada, co by piekło na ziemi pobudować. Wybrano wnet diabła Osiłka. Targus mu było na imię, by w świat ruszył i sposobnego miejsca poszukał, dokąd głos dzwonu, a pianie koguta nie dochodzi. Leci diabeł, leci, aż ci nagle widzi las duży rośnie, a na nim góra, w sam raz na piekielne miejsce sposobne. Tego właśnie szukałem, mruknął bies i wylądował w mirowskim lesie. Zabrało się wnet diablisko do roboty, znosząc kamienie z całej okolicy, a że hałas piekielny przy tym czyniło, domyślili się ludzie, że to jakaś czarcia sprawka. Rozgłos zrobiły się o diabelskiej robocie ogromne, aż dotarł do wsi Seredzice. A mieszkał w owej wsi chłop świerszczem zwany, skąpiec i dusigrosz wielki, o którym powiadali, iż dla zysku własną matkę by sprzedał. On też zaczął przemyśliwać, jakby diabła z lasu przepędzić i spokój zaprowadzić. Słyszał też dużo o diabelskim bogactwie, myśli więc, diabeł pokraka głupia, chłopa nieraz za kamrata brał i złotem sypał. Może więc i tym razem do spółki przyjmie, a zdarzy się okazja, chwost kamieniem przycisnę, za rogi uchwycę i nie puszczę, nim przysięgnie, że okolice na zawsze opuści. Ruszył więc świerszcz do mirowskiego lasu, przed diabłem staje i powiada. Ho, ho, budowla to ci aż dech zapiera. Przy takiej to i pracować nie żal, a i grosik nielichy zarobić można. Spojrzał czarty zezem, nie w smak mu bowiem odwiedziny były, jako że piekło w tajemnicy budował i już chłopa odprawić zamierza. Gdy nagle myśl diabelska widać umysł mu rozjaśniła, bo w uśmiechu szkaradnym zębisko obnażył i pyta: sami też jesteście czy z rodziną? Drwal jestem, samotne z dziećmi i żoną w lesie mieszkam. Łże świerszcz, a bystro w stronę diabła patrzy. Głód i nędza nas pogania, że choćby powiesić się przyjdzie, albo i czartu duszę zaprzedać. Już ci lepsze to drugie, powiada szybko diabeł i cyrograf pod nos świerszcza podstawia. Zmiarkował świerszcz, że za daleko zabrnął, a tymczasem diabeł jakby nigdy nic dalej ciągnie. Matkę z dziećmi dopiszecie, to nie tylko do roboty przyjmę, ale za każdą duszę wór złota dorzucę. Podrapał się świerszcz za uchem, jako że w naturze jego leżało złotem nie gardzić i myśli. Nie stoi wyraźnie w cerografii, o czyją matkę idzie, zatem fortel mu jakiś znajdę, a przeherę rozumu nauczę. I podpisał. Zabrał się wnet do roboty, a co kamień podniesie, to na ogon patrzy, czy aby okazji dostatecznej nie ma, by chwost diabelski przycisnąć. Miał się jednak diabeł na baczności, jakby zgadując myśli chłopa, bo raz i drugi sprytnie nim na boki rzucał. Wreszcie zakręcił dookoła pasa i na supeł zawiązał. Na drugi i trzeci dzień było to samo. Nie tędy droga, myśli świerszcz, ale poczekaj, czarci synu, znajdę ja sposób na ciebie. I nocą cichem do domu bierzy. Tam kwokę z kurczętami chwycił, do kosza posadził, w drugą rękę koguta łapił i do ziemskiego piekła niesie. Rankiem jakby nigdy nic do roboty stanął. Tak minęło dni parę, a że diablisko ze stu pracowało, budowla wnet stanęła. Zaczął też Targus słać zaproszenia i co przedniejszych gości z braci diabelskich na dzień otwarcia zapraszać. Zlecieli się wnet panowie czarci, jak to mógł, przez komin i okna, a co zamożniejszych czarownice pod sam próg na miotłach podwoziły. Obsiadły po czwary wszystkie zakamarki, lepiły się koślawymi łapami do ścian, ślizgały po gzymsach, aż iście piekielny zaduch czynić się zaczął. Na szczęście Targus gwar uciszył i patrząc w stronę świerszcza ku sobie go wezwał. Stanął świerszcz przed diabelską kompanią, kosz z kwoką u stóp postawił i czeka, co dalej będzie. Diabeł tymczasem pod kraciastą chustą otarł i powiada: panowie bracia, nadeszła oto chwila, gdy na ziemi stanęło pierwsze piekło i oby nie ostatnie. Budowano go nie tylko przy pomocy diabelskich sił, ale i tego tu człowieka zwanego świerszczem. On to nie szczędząc trudu, a my pieniędzy, zaprzedał duszę dzieci i matki.
Proponuję zatem, aby w dniu tak uroczystym właśnie ich jako pierwsze na diabelski ogień wrzucić. Mówiąc to, zwrócił w stronę świerszcza ospowate oblicze i czekał. Ano niech i tak będzie, westchnął świerszcz i kosz otwiera. Kwokę przed nim puszcza, a za nią gromadę kurcząc kogutem na czele. Jest ci tu matka i jej dzieci, powiada i na diabła patrzy. Zmiarkował czart, że chłop z niego zakpił i już poniastą łapę wyciągnął, aby za kark go ułapić, jako pierwszego na dno kotła wrzucić, gdy nagle pianie koguta dreszczem brać diabelską przejęło. Biedne ptaszysko w ciemnym koszu dni tyle siedząc, teraz wielkim animuszem głosu zaczęło dobywać. Gdy tuż za pierwszym, drugie i trzecie pianie się rozległo, wrzasnęli czarci przeraźliwym głosem i jak nie runął na boki. Nie wytrzymało piekło owego ścisku. Rozpadły się grube mury na tysiące kamieni. Została po nich woń siarki i kamienie w lesie. Ten, kto nie wierzy, niechaj w las mirowski jedzie, a porozrzucane tam na własne oczy dzisiaj obejrzy jeszcze. Czytał Emil Karpiński. Na legendy radomskie w Radiu Rekord zaprasza Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, organizator wystawy Dawno, dawno temu, baśnie i legendy ziemi radomskiej.